Program Wschodni. Program Wschodni zawsze, jak w każdą sobotę, o tej samej porze. Wojciech Jankowski wita się z Państwem serdecznie. Dzisiaj audycja nie jest nadawana z Kijowa, nie jest nadawana z Warszawy, jest nadawana ze Lwowa, bo tak czasami bywa, że tutaj z redakcji Kuriera Galicyjskiego nadajemy również Program Wschodni. Dzisiejsza audycja w dużym stopniu, albo właściwie w całości, będzie poświęcona wizycie wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Gosiewskiej na Ukrainie. I pani marszałek powinna być po drugiej stronie telefonu, jeżeli jakiś psikus nam tutaj w międzyczasie się nie pojawił. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, psikusów nie mamy, jestem, łącze jest dobre póki co. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Witamy również panią serdecznie. We Lwowie, dzwonimy ze Lwowa, ale słychać nas i w Warszawie, i w Białymstoku, i we Wrocławiu, i w Krakowie. To jest ostatni dzień pani wizyty na Ukrainie. Śledziłem przebieg, bardzo wyczerpujący okres. Myślę, że pani marszałek jest już zmęczona tym wyjazdem. Bardzo wiele rzeczy się wydarzyło. Była pani i w Mariupolu, i w Szerokinie, i Awdijewce, i w Słowiańsku. I w Słowiańsku, i w Krematorsku, tak jest. I jeszcze w wielu miejscach po drodze. Tak, których może nawet nie wszyscy znają. Myślę, że to też jest moment, żeby podsumować tę wizytę. Jakie znaczenie mają w tej chwili dobre stosunki polsko-ukraińskie wobec, no możemy to nazwać po imieniu, agresji rosyjskiej? No, duże znaczenie, bo Ukraina jest nie tylko naszym sąsiadem, nie tylko partnerem w różnego rodzaju przedsięwzięciach gospodarczych, ale jest krajem, który powstrzymuje Federację Rosyjską w jej ekspansywnej polityce. To jest kraj, o tym musimy pamiętać, który od 7 lat prowadzi, odpowiada na wojnę wytoczoną przez Federację Rosyjską. Ja ciągle zwracam na to uwagę, że słowo konflikt, naruszenia bardzo łagodzi to, co się faktycznie tam dzieje. To, że przymkniemy oczy, zasłonimy, nie oznacza, że po prostu sprawa się nie dzieje. To się dzieje, widziałam te miejsca, rozmawiałam z ludźmi. Bardzo ważna wizyta właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, w relacjach polsko-ukraińskich, ważna dla samej Ukrainy i Ukraińców, bardzo mocno tutaj komentowana, ceniona, dostrzeżona. Mam wrażenie, jestem pewna, że to, że ona się odbyła, to, że wykazaliśmy tę solidarność, będzie miało bardzo znaczący wpływ na relacje polsko-ukraińskie, ale też i na nasze rozmaite inicjatywy, ale też i na gospodarkę, wzajemną wymianę, nasze inwestycje. Bo Ukraińcy naprawdę wysoko ocenili to, że udało się zorganizować ten format Trójkąta Lubelskiego na Donbasie, że to my byliśmy inicjatorem tego projektu, że pojawiliśmy się osobiście, by mimo zagrożenia, mimo pandemii, mimo tej eskalacji wojennej ze strony Federacji Rosyjskiej, zdecydowaliśmy się pojechać tam prawie, że na linię frontu, można powiedzieć. Pani marszałek, padły tutaj ważne słowa. Myśmy byli inicjatorem. Wiemy, jaka jest sytuacja na terenach okupowanych, na granicy ukraińsko-rumuńskiej. Mamy też coraz gorsze wiadomości z Białorusi. Tu należy zadać pytanie, jaka jest rola Polski w tej sytuacji, gdy, no, możemy śmiało tak powiedzieć, imperium stara się wrócić na swoje stare tereny. No, olbrzymia i wielu czeka na naszą aktywność, na inicjowanie przedsięwzięć. Sama to w sposób bezpośredni odczułam poprzez już wcześniejsze relacje z parlamentem litewskim, z moim odpowiednikiem w zakresie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa.
I w ramach tych rozmów związanych z przygotowaniem do kolejnego zgromadzenia udało się zainteresować pana przewodniczącego, pana wicespikera Saudargasa, który, znaczy nawet nie musiałam go namawiać, on bardzo, bardzo chętnie wszedł w tę inicjatywę, zdecydował się jechać. To pokazuje, że polskie inicjatywy mają naprawdę ogromne znaczenie, że wielu po nas oczekuje tej aktywności, ale też wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy wspólnie występujemy, kiedy udaje nam się wspólnie działać, nasz głos jest lepiej słyszalny na zachodzie, to my wiemy, my doskonale znamy działania Federacji Rosyjskiej, doświadczaliśmy ich na przestrzeni wieków, więc no, powiedzmy, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy przewidzieć, rozumieć. Tym samym powinniśmy być tym głosem w świecie Europy w Europie Zachodniej. To my powinniśmy inicjować pewne działania wspierające społeczeństwo białoruskie. To my powinniśmy być tym dalej ambasadorem Ukrainy w wielu aspektach, w aspekcie tej wojny toczącej się, ale też i aspiracji Ukrainy, aspiracji europejskich, euroatlantyckich. To ważne, aby nasz głos był donośny i w tej chwili jest ku naszej radości. Pytanie, czy ten głos będzie słyszany i czy takie inicjatywy jak Nord Stream 2 będą dalej prowadzone, bo mamy wrażenie, że nasi, powiedzmy, partnerzy z zachodniej Europy czasami bardziej oglądają się na swój krótkofalowy interes. Interes, tak, do interes gospodarczy. No my nie rezygnujemy z działań, mamy po swojej stronie też Amerykanów, to jest bardzo ważne. Ja jestem przekonana, że jeśli będziemy właśnie działać razem w różnych formatach, to po prostu będziemy osiągać sukces. Jednak mamy w tej chwili pewne uspokojenie na granicy, na tym pasie rozgraniczającym separatystów dowodzonych przez Federację Rosyjską oraz wojskiem ukraińskim. To jest sukces. Ja nie przypisuję go absolutnie sobie, ale właśnie umiędzynarodowienie tego, co się tam dzieje, myślę, że jednak miało duży wpływ na zapowiedź czy stopniowe wycofywanie się wojsk Federacji Rosyjskiej z bliskości granicy z Ukrainą. W czasie wczorajszego wywiadu powiedziała pani, odczuwamy pewną ulgę, jest zapowiedź wycofania się, czy nawet już następuje wycofanie tych wojsk z granicy czy z terenów okupowanych, ale nie zapominajmy, wczoraj, to znaczy przedwczoraj, bo to mowa zależna, przedwczoraj zginął żołnierz. Zginął tak żołnierz. Tak, zginął żołnierz, zginął człowiek. Pamiętajmy też, że od początku tego roku zginęło 30 czy 31 już ukraińskich żołnierzy. To są konkretne życia, konkretne losy, konkretne historie. Większość z nich to w wyniku strzału snajperskiego, a więc nie przez przypadek. Ale też pamiętajmy o ludziach, którzy żyją tam na pograniczu, bo to jest 7 lat w poczuciu, cały czas w poczuciu zagrożenia. Ja spotkałam się z dziećmi w szkole w Awdijewce, z dziećmi, które chodzą do pierwszej klasy, mają lat 7. I musimy mieć tego świadomość, bo nie każdy o tym w ten sposób myśli, że to są dzieci, które urodziły się i całe swoje życie spędziły, no można powiedzieć, na terenie objętym rozmaitymi działaniami wojennymi, słysząc ostrzały, bojąc się o swoje życie. To nie jest tak, że to nie pozostaje bez wpływu na ich rozwój, na ich przyszłe życie. Wczoraj też w ambasadzie naszej w Kijowie miałam bardzo takie poruszające spotkanie z
rodzinami więźniów Kremla, z osobami, które walczą o życie swoich bliskich w różny sposób, porwanych, uprowadzonych, uwięzionych, czy na terytorium Federacji Rosyjskiej więzionych, czy też na terytorium okupowanym, będącym we władaniu tych tak zwanych państw terrorystycznych, można powiedzieć, czyli tej republiki, tak zwanej Republiki Donieckiej i Ługańskiej. To są potworne dramaty. Proszę sobie wyobrazić, rozmawiałam z matką, która tam gdzieś ma swojego syna, nie wie, czy żyje. Próbuje o niego, cały czas o niego się dopomina, o niego walczy. Jej życie w jakimś sensie się skończyło, czy sprowadziło do walki o własne dziecko. To są lata niezwykłej traumy. Tym ludziom trzeba pomóc, tych ludzi trzeba wspierać. Rozmawiałam z dziewczyną, która walczy o uwolnienie swojego ojca. Ojciec ma lat 70, jest w bardzo ciężkim stanie zdrowotnym, ma parunastoletni jakiś wyrok absurdalny i siedzi właśnie na tych terenach okupowanych w jakimś więzieniu, gdzie nie ma pomocy medycznej, gdzie jest po kilku zawałach, ma jeszcze jakieś tam złamania biodra czy czegoś, leży, ma odleżyny, nie ma, mówię, no nie ma pomocy medycznej. Ja już nie mówię o możliwości wyjścia na wolność. My często mówimy o osobach uwięzionych na terytorium Federacji Rosyjskiej, znamy te nazwiska, ale musimy pamiętać, że takich więźniów jest dużo, dużo więcej, że ponad 400 rodzin czeka na swoich bliskich, że spośród tych ponad 400 osób gdzieś tam zaginionych, tylko około 200 wiemy mniej więcej, gdzie przebywają. Pozostali są po prostu zaginieni. Że mamy też na terytorium dawniej, to do niedawno toczonych walk, bezimienne mogiły, krzyże bez nazwiska osób, które zginęły walcząc o Ukrainę, o wolność, o możliwość samostanowienia, po prostu o swoją ojczyznę. I spoczywają w mogile bez swojego nazwiska. Tu może warto by się zastanowić nad wsparciem działań, o to proszą rodziny ekshumacyjnych. To jest dobry temat do rozmów w kontekście tego, co my walczymy, czyli ekshumacji na Wołyniu. Te rzeczy warto połączyć, o tym mówić i takie działania prowadzić. Czyli to znaczy, że my też w pewnym sensie mamy tu interes. Nasze wsparcie dla pewnych spraw może też pomóc nam w przyszłości w naszych polskich ponownych pracach dotyczących pochówków z II wojny światowej. Tak, bo wbrew temu, co czasami przewija się w internecie w ostatnim okresie bardzo mocno, my rozmawiając ze stroną ukraińską nie unikamy tematów trudnych. Nawet tam na Donbasie przy zastrzeżeniu, że w tej chwili to przede wszystkim wsparcie w obliczu zagrożenia wojną, ale nie uciekamy przed tematami trudnymi, bo te tematy. Bo trudna historia niewyjaśniona, bo właśnie nasi rodacy pochowani gdzieś tam bez krzyża, bez nazwiska, bez możliwości oddania hołdu, bez możliwości pomodlenia się przy ich grobie. No to jest zadra, to jest coś, co nas rani, co nas boli, ale to jest też coś, czym gra bardzo mocno w naszych relacjach Federacja Rosyjska. To prawda, to jest temat, do którego zawsze można sięgać, a my tutaj we Lwowie wiemy, że pani marszałek, gdy jest na Ukrainie, również mówi o tych sprawach trudnych. Chciałem tu zwrócić uwagę jeszcze na pewną rzecz, ale pani marszałek z pewnością to wie, że jest pani ulubienicą tak zwanych troli internetowych i bardzo się nasilili w czasie tej wizyty. No wiem oczywiście i w tym momencie, jeśli mogę, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w tę walkę z farmami troli, z tym strasznym atakiem, z tym hejtem. To nie możemy tego lekceważyć, bo oczywiście wypisują głupoty, obrażają
w przeróżny sposób, również taki bardzo personalny, ale też wpływają na postawy osób, które nie tak bardzo śledzą to, co się dzieje w relacjach, które może nie znają tak dobrze historii, bardzo, bardzo łatwo ulegają emocjom. To wpływa na postawy, to może wpływać również na decyzje polityków. My nie możemy tego lekceważyć, musimy tutaj tym różnym akcjom przeciwdziałać, ale jak zawsze podkreślam w rozmowach ze stroną ukraińską, my te sprawy po prostu musimy rozwiązać. I rozwiązać w relacjach polsko-ukraińskich, wtedy nie będzie pretekstu do ataków. Rzeczywiście, parę rzeczy jeszcze zostało do rozwiązania, gdyby to się. Wiele ich jest, panie redaktorze. My to wiemy, że wiele, ale to nie może wpływać na, to nie może rzutować na relacje polsko-ukraińskie, bo Ukraina jest po prostu naszym sąsiadem. My przed geografią, czy tego chcemy, czy nie, po prostu nie uciekniemy. Tak, jak niektórzy mówią, czasami sympatię bądź antypatię trzeba schować na boku. Wystarczy popatrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że Ukraina jest nam, już mówiąc wprost, tak racjonalnie, jest nam po prostu potrzebna. Tak jest i to, jaka ta Ukraina będzie, w jakim kierunku będzie podążać i jak będzie rozwijała się ta wojna na wschodzie, te sprawy leżą w żywotnym interesie Rzeczypospolitej. To jest też nasze bezpieczeństwo i nasza przyszłość. To jest po prostu taka oczywista oczywistość, której zdaje się niektórzy nie rozumieją. Pani marszałek, na zakończenie wrócę do, a może po raz pierwszy odwołam się do emocji, chociaż tutaj wspomnieliśmy o racjonalności. Może to jest, ja myślę, że pani i wiem, jak pani to skomentuje, przyglądając się pani działalności i temu wyjazdowi w szczególności, mam wrażenie, że duch świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego gdzieś unosi się nad tym i z pewnością trzyma za panią kciuki tam z daleka. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nie, że mój pan prezydent, postać, która wprowadzała mnie do polityki, nie czuje się rozczarowany, że godnie, tak bynajmniej staram się, cały czas wypełniam, choć w części testament, który nam wszystkim zostawił. I chociaż dziennikarze nie powinni chwalić polityków, ale tym razem zrobimy wyjątek. W pełni uważamy, że pani wypełnia ten testament. Gratulujemy pani i bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Dziękuję. Dobrego powrotu do Warszawy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską, która jest jeszcze w Kijowie. Posłuchajmy muzyki, a za chwilę cały czas będziemy rozmawiać o tej wizycie. Słuchaliśmy zespołu Stasik, Artur Żak, być może jeszcze dzisiaj, jak zdążymy, powie parę słów na temat muzyki, a dzisiejszy program wschodni w Radiu Wnet, nadawany z redakcji Kuriera Galicyjskiego z Warszawy, jest poświęcony wizycie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej na Ukrainie, ale być może Paweł Bobołowicz jeszcze będzie chciał dodać coś więcej, bo przecież to nie jest jedyna ważna polska wizyta w ostatnim czasie. Paweł Bobołowicz w Kijowie powinien być w tej chwili i powinien mnie słyszeć. Czy słychać? Dzień dobry, tak, oczywiście słyszę cię, Wojtku, pozdrawiam serdecznie, witam państwa. Tak, chciałbym dodać, bo słuchałem też rozmowy z panią wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską. Myślę, że tutaj wartym jest zaznaczenia i pokazanie, że ta wizyta wpisuje się w pewien szereg działań polskich władz, przede wszystkim jednoznaczne poparcie ze strony Polski dla integracji terytorialnej, dla wsparcia w tej sytuacji, w której znalazła się Ukraina w momencie, kiedy Rosja zaczęła zwiększać liczbę wojsk na swoim terenie, a przecież tutaj w tej sprawie zajęły głos najważniejsze osoby w państwie, a pierwszym politykiem z zachodniej Europy, który przyleciał do Kijowa, był minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Zbigniew Rau. Przyleciał pomimo pandemii, przyleciał do Kijowa. To była wizyta kluczowa, ona właściwie otworzyła i umożliwiła dalsze działania. W tym samym czasie też partnerzy z krajów bałtyckich dawali wyraźne sygnały dla
wsparcia Ukrainy. Zresztą, co ciekawe, gdy profesor Zbigniew Rau był w Kijowie, też odwoływał się do tych symboli, które później było można rozszerzyć w czasie wizyty pani wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej. No między innymi chociażby ten ważny, symboliczny element, ale wprost nawiązujący do sytuacji wojennej, czyli zapalenie zniczy pod ścianą pamięci w Kijowie, gdzie są te zdjęcia żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w czasie rosyjskiej agresji, cały czas giną w czasie tych działań Federacji Rosyjskiej. Zbieżność tych wizyt oczywiście nie jest przypadkowa, bo są to spójne po prostu działania polskiej dyplomacji. I bardzo ciekawy aspekt wizyty wicemarszałek Gosiewskiej, że wielokrotnie politycy w czasie tej wizyty wskazywali na to, że jest to rozszerzenie formatu Trójkąta Lubelskiego. Ten format znamy od ubiegłego roku. On był do tej pory znany jako spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. W tym momencie, przy tej wizycie pani wicemarszałek pojawiło się to takie inne spojrzenie, że jest to też współpraca w trójkącie parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy. Pani marszałek przed chwilą mówiła o tym, jak zaprosiła do tej wizyty Pauliusa Saudargasa, wicemarszałka parlamentu Litwy, ale chciałbym zwrócić uwagę na przyjęcie ze strony ukraińskiej. W tej wizycie, też tam bezpośrednio na Donbasie, w miejscu, gdzie są prowadzone działania wojenne, brał udział Rusłan Stefańczuk, to pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, polityk bardzo wpływowy i silnie związany z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, więc to jednoznaczne, obecność tej osoby jednoznacznie wskazywała na tym, jak strona ukraińska, jaką przywiązuje wagę do wizyty polskiego wicemarszałka. Mało tego, w tej wizycie brało udział ze strony ukraińskiej trzech generałów, wiceminister obrony. Były zmobilizowane też potężne siły, chociażby po to, żeby zapewnić ochronę dla tak ważnej rangi delegacji właśnie Trójkąta Lubelskiego. Sama dyskusja nad dokumentem, który został przecież podpisany w Mariupolu, ale dyskusja, opracowanie tego dokumentu przechodziło w niesamowitej atmosferze, bo ten dokument był dyskutowany bezpośrednio w Szerokino, czyli w tym miejscu, gdzie właściwie nie ma dnia, żeby nie słychać było strzałów, a widać po prostu z ukraińskich pozycji, widać też pozycję przeciwnika. I to tam wiceszefowie parlamentów Trójkąta Lubelskiego rozmawiali i zastanawiali się, co w tym dokumencie powinno się zjawić, żeby było wyraźnym sygnałem dla Federacji Rosyjskiej, że po prostu Zachód nie pozostawi swojego partnera, jakim jest Ukraina, że wspiera go. No i bardzo ładny też gest symboliczny temu towarzyszył, czyli przekazanie flagi natowskiej. To się odbywało w wojskowym namiocie. Już to przekazanie flagi było bliżej Mariupola. Ja byłem w bezpośredniej odległości do wicemarszałków i muszę powiedzieć, że zaskoczeniem zauważyłem. Rusłan Stefańczuk, wicemarszałek, wiceprzewodniczący Rady Najwyższej, powiedział, że jest tak wzruszony, że poleciały mu łzy i ja te łzy widziałem, więc to nie tylko gest symboliczny, ale gest, który ma bardzo duże emocjonalne znaczenie dla Ukrainy w tym ciężkim czasie, okazał się wsparciem. I proszę Państwa, też niezwykłe zainteresowanie mediów. My przyjechaliśmy wczoraj dosyć późno, jeszcze do nocy trwały spotkania i dzisiaj od rana jeszcze trwały spotkania, więc ja trochę cały czas jestem w takich warunkach polowych, jeszcze nie miałem dokładnie możliwości przeanalizowania wszystkich aspektów wizyty, jeszcze nawet nie zdążyłem zgrać wszystkich materiałów i zdjęć z tej wizyty, ale szybko sprawdziłem, zrobiłem research w internecie, zresztą nasi współpracownicy na bieżąco też przesyłali te materiały, ale tych materiałów dotyczących wizyty wicemarszałek Gosiewskiej na Ukrainie jest po prostu mnóstwo i to są i największe agencje ukraińskie, agencje państwowe, media elektroniczne, telewizja, ale też są to prywatne media, portale, które informowały o tej wizycie, o poszczególnych jej aspektach, o poszczególnych dniach, elementach, o tym i o tych chociażby też elementach symbolicznych, które się pojawiały. I rzeczywiście to też bardzo ciekawa sytuacja, bo przecież ta wizyta przebiegała dokładnie w tym momencie, kiedy nastąpiła największa eskalacja i największe zgromadzenie rosyjskich wojsk na granicach Ukrainy. No i w końcu padła też ta zapowiedź Szojgu o tym, że wojska Federacji Rosyjskiej się mogą wycofać. Przy czym od razu pozwolę sobie na komentarz. Polecałbym tutaj daleko idący sceptycyzm, o czym świadczy też najnowsze oświadczenie Pentagonu, że oczywiście należy się przyglądać temu, czy Federacja Rosyjska rzeczywiście wojska wycofa. O tym też mówił wczoraj
wczoraj przedstawiciel Ukrainy w grupie trójstronnej, pierwszy prezydent Ukrainy Krawczuk, który też oceniając pozytywnie tę samą deklarację zwrócił uwagę na to, że trzeba patrzeć na to, czy do tego wycofania wojsk dojdzie. Ale jednak ta wizyta trzech tak ważnych osób dokładnie nałożyła się na tę sytuację i oprócz tych elementów spotkań z wojskowymi, którzy też opowiadali bardzo szczegółowo i oczywiście zapewne wiele tych rzeczy, tych informacji nie może się pojawiać w przestrzeni publicznej, ale oni jednak przedstawiali dokładne dane i gotowość ukraińskiej armii do obrony przed ewentualnym atakiem, ale też pokazywali szczegóły dotyczące tych jednostek wojskowych, które mają naprzeciwko siebie, łącznie z liczbą czołgów, wyrzutni rakietowych. Gdy się na to patrzy, gdy się patrzy na te zdjęcia, które też były pokazywane, no po prostu absurdalne stały się te stwierdzenia o tych rzekomych separatystach lokalnych, którzy nagle weszli w posiadanie uzbrojenia, które jest po prostu uzbrojeniem rosyjskim najnowszej technologii przy wykorzystaniu też samolotów bezzałogowych, ale to, co jest najgorsze, no przy tej bezpośrednio linii kontaktowej znajdują się cały czas wyrzutnie rakietowe, grad, to są jednak bardzo niebezpieczne pociski, znajdują się czołgi, znajduje się olbrzymie zapasy paliwa zostały ściągnięte, no już nie mówiąc o tym, co się wydarzyło przecież na Morzu Azowskim, Federacja Rosyjska, być może specjalnie po to, że tylko żeby straszyć, tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale pokazała, jak jest w stanie szybko przerzucić swoją flotylę chociażby z Morza Kaspijskiego z okrętami desantowymi, przygotować desant na południowe wybrzeża Ukrainy. Na Krym zostały przerzucone olbrzymie liczby samolotów szturmowych, myśliwców, bombowców. Ściągnięte zostały oddziały zmotoryzowane i to z bardzo dalekich rejonów Federacji Rosyjskiej. A flotylla, przecież przypomnę, że wpłynęła nie tylko z Morza Kaspijskiego, ale też Federacja Rosyjska na Morze Czarne przerzuciła część okrętów z Morza Bałtyckiego, więc to była po prostu olbrzymia operacja logistyczna, Pawle, która wciąż się jeszcze Pawle, nie zakończyła. Przepraszam, zatrzymam. Był Lwów, była Warszawa i znowu Lwów, a my tu ze Lwowa połączyliśmy się z Kijowem, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Cały czas mam nadzieję, że się nie rozłączył, a ja Pawła chciałbym jeszcze zapytać o ten trolling, który pojawił się w rozmowie, bo on tutaj się nam bardzo uaktywnił w ostatnim tygodniu. Myślę, że o wadze tej wizyty świadczy właśnie próba jej dyskredytacji. No niestety, ale na terenie Polski, w obszarze medialnym Polski, przez przygotowane te trole. To nie były jakieś zwyczajne ataki, to nie była kwestia krytyki tej wizyty, co jest oczywiste, normalne w świecie polityki, ale mamy tu do czynienia z wojną informacyjną. Zresztą wielokrotnie Polska i też nasze organy państwowe o tym mówiły, że niestety my uczestniczymy w tej wojnie informacyjnej i dokładnie ta wizyta dostarczyła do dowodów. Jedno z takich dużych przedsięwzięć o charakterze propagandowych funkcjonujące na Facebooku, tajna grupa, która skupia 13 tysięcy członków profili, po prostu tam były przygotowywane konkretne ataki na Małgorzatę Gosiewską. Wśród nich między innymi taka wyjątkowo podła prowokacja, zamiana części zdjęcia, gdzie pani wicemarszałek przechodząc przez Szerokino była w kamizelce kuloodpornej, na której oczywiście była przyczepiona polska flaga. Ta flaga została zamieniona na kolory, które w Polsce są utożsamiane z kolorami ukraińskich nacjonalistów, czyli barwie czerwono-czarnej. To miało udowodnić, że wicemarszałek Sejmu jest powiązana ze środowiskami nacjonalistycznymi, że nie reprezentuje polskich interesów. Takie komentarze wprost się tam pojawiały i ta bezczelna prowokacja była po prostu dystrybuowana i jest dystrybuowana dalej w mediach społecznościowych. Tam się znalazło wiele jeszcze innych elementów, które obserwuję. My w naszej inicjatywie Stop Fake przygotowujemy raport dotyczący ataków właśnie w tym czasie i zresztą całej działalności tej grupy, bo między innymi wcześniej z tej grupy wypływały ataki między innymi na prezydenta Rzeczypospolitej, na premiera, na te środowiska, które realizują polską politykę i które w ramach tej polityki oczywiście też odnoszą się do tych kwestii rosyjskich. No niestety jest rzeczą przykrą, że w tej grupie znajdują się nie tylko trolle, anonimowe osoby, ale są tam też osoby ze środowisk Polski, które są nam znane, tych środowisk, które oczywiście wykazują się wielką niechęcią do Ukrainy. I to jest bardzo ważne, to na co zwracała też dzisiaj uwagę pani wicemarszałek, bo bardzo często zarzuca się, że polska strona zapomina o
sprzedaje polską pamięć historyczną, a to jest nieprawda, bo tak samo jak w czasie innych wizyt, w czasie innych spotkań, w czasie tej wizyty kwestie dotyczące polskiej pamięci, kwestie dotyczące ekshumacji też oczywiście były podnoszone i ten aspekt nigdy z ust polskich polityków nie zniknął. Próba podejmowania i tak stawiania sprawy jest po prostu zgodna z próbą rosyjskiej narracji i kreowania negatywnego obrazu tych polityków, którzy po prostu starają się wspierać Ukrainę w tych działaniach w tym momencie bardzo istotnych, czyli budowy swojego bezpieczeństwa. Jak Państwo popatrzycie i widzicie i obserwujecie, czy Twitter, czy Facebook, naprawdę zachęcam bardzo do rzetelnej weryfikacji informacji, które się tam pojawiają, też do patrzenia, kto komentuje i w jaki sposób komentuje. Sprawdzajcie Państwo, co to za konto. Wejdźcie na ten profil. Najczęściej te profile trollowskie nie mają w sobie jakichś więcej informacji oprócz kilku zdjęć. Zazwyczaj też odwołują się do jakichś kwestii sportowych, wskazują w jakieś sympatie do klubów sportowych. Nie dlatego, że są z nimi związani, tylko po prostu to jest najłatwiej, takie informacje najłatwiej zdobyć w internecie i w ten sposób tworzyć jakiś fałszywy obraz konta. Ale za nimi nic nie stoi. To są po prostu ataki, które mają zdyskredytować naszych polityków. Nie zapominajmy o tym, bo wpisujemy się wtedy po prostu wprowadzenie tej wojny informacyjnej ze strony Federacji Rosyjskiej. Paweł Bobołowicz z Kijowa, i gdy raport będzie gotowy, Stop Fake News, z chęcią, jeżeli pozwolisz, wydrukujemy fragmenty bądź całość w Kurierze Galicyjskim. Oczywiście, mam na to nadzieję, zresztą już wielokrotnie współpracowaliśmy i mam nadzieję, że przy tej okazji też się uda. Paweł Bobołowicz z Kijowa, program wschodni nadawany dzisiaj ze Lwowa. Posłuchajmy jeszcze muzyki. Program wschodni cały czas nadajemy z Lwowa, gdzie jest Wojciech Jankowski, a po drugiej stronie telefonu, jeżeli wszystko dobrze przebiegło, jest Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Dzień dobry. Troszeczkę gorsza głośność, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Jesteśmy w trakcie wizyty wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej. Prawdopodobnie byłeś blisko tego, przynajmniej częściowo. Jak oceniasz znaczenie tej wizyty? No, znaczenie tej wizyty jest absolutnie oczywiste i ono wynika z jednej strony z agendy tej wizyty, która ma bardzo silny wymiar polityczny, ale też bardzo silny wymiar taki moralno-etyczno-solidarnościowy. I to jest jeden aspekt tej sprawy, a drugi to jest moment, w którym ona została podjęta. Mianowicie z reguły jest tak, że w takich stanowczych, rozstrzygających momentach, kiedy spotykamy się z pomocą przyjaciela, zapamiętujemy to na długo i bardzo intensywnie. Gesty pomocy na froncie w czasie wojny są podwójnie, potrójnie, po dziesięciokroć ważniejsze niż w normalnym życiu. Wie to każdy dziennikarz frontowy, wie to każdy żołnierz, wie to każde społeczeństwo, które staje w obliczu zagrożenia wojną. A dzisiaj Ukraina cały czas od 2013 roku konfrontuje się z rosyjską agresją. Więc ten wyjazd podjęty w tym momencie ma niebagatelne znaczenie i liczymy na to, że będzie miał realne polityczne i nie tylko polityczne, także społeczne i historyczne skutki. Tak, również my tak to tutaj oceniamy. Myślę, że też masz chyba dobry moment na odrobinę prywaty, działalność Fundacji Solidarności Międzynarodowej i Polska Pomoc Ukrainie. Szczerze mówiąc, jestem trochę zażenowany, ponieważ Fundacja Solidarności Międzynarodowej nie prowadzi bezpośrednio działań w rejonie wojny. Chciałbym to zmienić, stąd moja obecność tutaj. Bardzo jestem wdzięczny pani marszałek, że mogłem jej towarzyszyć przy okazji, zbierając informacje niezbędne do tego, żeby zaprojektować jakiś plan działań w obliczu katastrofy humanitarnej i klęski, która dzieje się na Donbasie. Musimy pamiętać, że to jest sytuacja absolutnie niebywała. W ciągu ostatnich 7 lat są obszary, na których ludzie nie znają w ogóle stanu pokoju, tak? Są zwierzyną łowną, na którą polują snajperzy, podkładane im są pod progami ich domów miny. Ich dzieci, kiedy wychodzą do szkoły, mogą podnieść z ziemi zabawkę, która eksploduje, zabija to poczucie niepewności z jednej strony, a z drugiej strony niezmienność tego losu i brak perspektywy na zmiany
jest czymś potwornym. To tak naprawdę jest coś, co ma obezwładnić Ukrainę, ma zdemobilizować ich wolę oporu. Zresztą to jest ten instrument wojny hybrydowej nowoczesnej, która kończy się tym, że ofiara w ogóle nie podejmuje walki, bo jakby sama już przegrała ją w swoim umyśle, w swojej psychice. I temu ma też nasz gest służyć, pokazać, że wasza walka nie jest obojętna światu, nie jesteście sami, jesteśmy z wami solidarni, możecie liczyć na nasz gest i realną pomoc. I tu wracam do pytania o solidarność międzynarodową. Chcielibyśmy rzeczywiście odpowiedzieć na te wyzwania, zarówno za pomocą organizacji kościelnych, jak i organizacji społecznych, które tam już działają. Widziałem, jaka jest skala potrzeb i w jakich obszarach, a jest przede wszystkim pomoc oczywiście natury humanitarnej, ale też budowanie instytucji wsparcia na poziomie lokalnych chromat i wspólnot, instytucji pomocy społecznej, rozwiązywania problemów socjalnych, także pomocy medycznej, a budowania też pomocy czy centrów pomocy psychologicznej w związku z tą sytuacją, o której przed chwilą mówiłem. Także zadań jest wiele, no i to jest duże wyzwanie dla fundacji, więc ten wyjazd traktuję jako zadanie na przyszłość, zadanie do odrobienia. Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, gdzieś chyba między Kijowem a Warszawą, tak podejrzewam, na trasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się nisko, pozdrawiam. Artur Żak jest również z nami w studiu. Czy ty śledziłeś tę wizytę w innych mediach niż ukraińskie? Witam szanownych państwa. Tak, śledziłem zarówno przebieg wizyty, nazwijmy to wyświetlane, czy też przez Pawła Bobołowicza, czy też przez panią marszałek, czy też przez media ukraińskie, to z jednej strony, czy też media światowe, ale także śledziłem tę wizytę i to, co się dzieje w mediach rosyjskich, w oficjalnych doniesieniach, czy też tak zwanych w ogóle propagatorów ruskiego miru, czyli no, niektórzy ich określają bardzo słusznie propagandistami. Niestety oni przeszli już, no można by było powiedzieć, już dawno przeszli niejako Rubikon. Teraz te doniesienia były doniesieniami bardzo, no nie chciałbym użyć, ale muszę użyć tego słowa, chamskimi. Wyśmiewano zarówno samą delegację, wyśmiewano prezydenta też Ukrainy, który próbuje, jak wiemy, budować szeroki front antyrosyjski. Niestety też media rosyjskie, samo przemówienie pana prezydenta, zwrócenie się do nacji, takie coroczne, określiło mianem przemówienia takiego wojowniczego, gdzie raczej to było przemówienie takie bardzo socjalne i próbowali na wszelki sposób tą delegację właśnie Trójkąta Lubelskiego. Mówimy o przemówieniu Władimira Putina. Tak, faktycznie troszeczkę przeskoczyłem. Próbowali tak naprawdę właśnie tym przemówieniem trochę zepchnąć na boczny tor, może rozmazać znaczenie właśnie wizyty Trójkąta Lubelskiego w strefie. Ale tak jak usłyszeliśmy, to jest polityczny manifest, że jednak kraje takie jak Litwa i Polska stoją za Ukrainą. Druga rzecz, usłyszeliśmy też teraz wypowiedź pana prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej, czyli wchodzi też aspekt socjalny, taki humanitarny, bo pamiętajmy o tym, że właśnie ta fundacja zajmuje się tą kwestią socjalno-humanitarną, więc mieszkańcy strefy rozgraniczenia mogą liczyć też na wsparcie przy budowie, odbudowie infrastruktury, czy też innych akcjach pomocowych. Niestety też nie byłbym taki zadowolony z tego, że właśnie Szajgu czy prezydent Rosji ogłosili zakończenie szkoleń zarówno na terytorium okupowanego Krymu, jak i w bliskiej odległości granicy ukraińskiej. To z tego powodu, że tam jest wystarczająca ilość żołnierzy do bezpośrednich akcji, czy też nie tylko dywersyjnych, w wsparciu właśnie wojsk separatystycznych, a bezpośrednim oddziaływaniu wojskowym na teren Ukrainy. Nie należy też zapominać o Białorusi, bo niedawno, a dokładnie przedwczoraj, było spotkanie, oficjalne spotkanie prezydenta Rosji i prezydenta
przez niektórych określonego prezydentem, czyli obywatela Łukaszenki w Moskwie. Wszyscy się spodziewali bezpośredniego wchłonięcia Białorusi, no ale nie należy zapominać o tym, że od 1998 roku to jest w sumie praktycznie wspólne państwo, które z każdym rokiem zacieśnia swoją współpracę, poczynając od współpracy militarnej, gospodarczej. No, de facto niektórzy specjaliści właśnie określają, że Białoruś już od dawna nie istnieje jako podmiot prawa międzynarodowego, że to jest no, niejako gubernia Federacji Rosyjskiej. I bardzo ważna rzecz, o której my dzisiaj nie powiedzieliśmy. Podczas tego spotkania prezydent Rosji Władimir Putin określił, tak jakby się zwrócił do prezydenta Ukrainy, mówiąc też o tym, że bardzo chętnie się spotka z prezydentem Ukrainy, ale w Moskwie i serdecznie go zaprasza, z tym, że mogą poruszać tylko i wyłącznie tematy stosunków dwustronnych, czyli Ukraina, Federacja Rosyjska, z pominięciem tego, co dzieje się na Donbasie, a to dlatego, że jeżeli prezydent Ukrainy chce porozmawiać o okupowanych terytoriach, to znaczy o terytorium Donbasu, to ma bezpośrednio rozmawiać z przedstawicielami republik. I bo tu jest ciągle prowadzona ta gra, że te państwa są rzekomo, jak gdyby, przepraszam, quasi państwa, zbuntowane prowincje są rzekomo niezależne i jest próba nakłonienia cały czas Ukrainy, żeby poniekąd częściowo przynajmniej uznała je, decydując się na rozmowy z Ługańskiem i z Donieckiem. Zgadza się, tylko zawsze, od praktycznie zawsze prezydent Rosji określał to jako terytoria Ukrainy, tak? A teraz powiedział wybitnie o republikach. To podchwyciły oficjalne media rosyjskie, uznając, że tym takim, nazwijmy to, przejęzyczeniem, a wiemy, że Władimir Putin się rzadko przejęzycza, de facto uznał te republiki za twór państwowy. Wcześniej zawsze mówili o samopowołanych, o terytorium, o części województwa, czy też obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Teraz ewidentnie on powiedział o republikach. No, jeszcze nie uznał, bo to jest fakt polityczny, uznanie państwa. Powiedzmy, narracja się zmieniła. Dokładnie i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo bardzo wątpię, żeby pan prezydent Putin przejęzyczył się. Więc my się nie mylimy, my się nie przejęzyczamy. A jak oceniasz ty już tę wizytę, o której dzisiaj rozmawiamy przez 50 minut? Tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna wizyta, pokazująca właśnie Ukraińcom, że Ukraina nie jest sama. Pomimo tych różnych rozbieżności w kwestii narracji historycznej, państwo polskie jest w stanie stanąć na wysokości zadania i budować jednolity front właśnie w ramach Trójkąta Lubelskiego. I ten taki krzyk mediów rosyjskich jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem, że ta wizyta była na tyle ważna, że ich to zabolało, bo ich najbardziej co boli, a tak naprawdę najbardziej boli Federację Rosyjską, to jak państwa są w stanie działać wspólnie, przeciwdziałając ich agresji, czy też fizycznej, militarnej, gospodarczej, czy też tak jak wcześniej słyszeliśmy, fejkowej, czyli budowaniu tak zwanej wojny informacyjnej. A mówił to Artur Żak, ja nazywam się Wojciech Jankowski, Andrzej Borysewicz realizował dzisiejszą audycję, a nad całością czuwał Michał Mioduszewski w Warszawie. Nie zdążyliśmy nic powiedzieć o muzyce, ale która dzisiaj wybrzmiała, ale może jeszcze kiedyś to nadrobimy. Dziękujemy, do usłyszenia z Lwowa. Program Wschodni nie wiadomo kiedy będzie, ale w środę będzie Studio Lwów, na które gorąco zapraszamy. Program Wschodni.